Nazywam się Marta Sokołowska-Mróz, na co dzień zarządzam małym spa i saunarium w Parku Wodnym w Koszalinie. W Parku Wodnym Metamorfoza, na czym polegała akcja? Cały projekt trwał 2 miesiące i wyłonił 3 dziewczyny, 3 kobiety, które pełnią różne role społeczne, są matkami, córkami, pełnią różne role zawodowe, są partnerkami swoich mężów czy mężczyzn i wzięły udział w 2-miesięcznym projekcie, który polegał na uczestnictwie w zabiegach proponowanych małym spa w trybie treningowym, pod opieką dietetyków, pod opieką doradców, pod opieką osób, które mogły zadbać również o ich zewnętrzny wygląd. Była lekcja makijażu, było wiele rozmów w kuluarach i tych ewaluacyjnych, które wnosiły bardzo dużo ważnych treści, pokazujących, jak trudna jest zmiana, jak bywa frustrująca, jak wymaga poświęcenia i zaangażowania, jak czasem bardzo trudno ją wpleść w naszą codzienność, która jest wymagająca i pełna pośpiechu. Dziewczyny wykazały się niezwykłą determinacją, odwagą, wrażliwością. Zmierzyły się z różnymi też swoimi przeszłymi niepowodzeniami, chcąc na nowo podjąć walkę o siebie i o lepsze życie, lepsze nawyki. Wprowadziły też wiele zmian w najbliższym otoczeniu, w swoich rodzinach, w kontakcie z dziećmi, ze swoimi życiowymi połówkami. To był piękny projekt, który objął nie tylko zewnętrzną zmianę, ale też wewnętrzną. I dzisiaj świętujemy i celebrujemy ten moment. Ja jestem dziś bez makijażu, bo miałam bardzo dużo wzruszeń i to jest niezwykłe, jak się patrzy na przemianę człowieka, która wypływa z jego rzetelnej, prawdziwej pracy i nie wynika z, nie wiem, ze wsparcia farmakologicznego albo jakichś cudownych operacji, tylko powstaje w wyniku tego zaangażowania w takim pocie czoła, we łzach, w trudach, ale też z możliwością czerpania satysfakcji, radości. To było takie prawdziwe i pełne też życiowych meandrów. Dziewczyny ten projekt musiały wpleść w swoją codzienność, która jest wymagająca. One są też matkami, więc po drodze pojawiły się choroby dzieci, konieczność zaopiekowania się nimi, reagowania na bieżąco. To wszystko należało wprowadzić tryb treningowy, który przecież jest restrykcyjny i zobowiązujący. A czym kierowaliście się w doborze tych finalistów, bo zgłoszeń było wiele? Wszystkie kobiety, które się zgłosiły, a było ich około 30, zasługiwały na udział w tym programie. Taka jest prawda. Natomiast wybraliśmy 3 z nich, bo tyle mogliśmy przyjąć do projektu. I są to dziewczyny, które przede wszystkim są kobietami, matkami, a więc pełnią rolę osoby, która jest też odpowiedzialna za kogoś innego. Więc to bardzo urealnia ten projekt. Czyli nie wzięliśmy kobiet, które są niezależne finansowo, są samodzielne, często samotne, więc dysponują na przykład większą ilością czasu albo większą elastycznością. Wybrałyśmy kobiety, które są częścią naszej codzienności. Takie kobiety, jakie możemy spotkać na koszalińskich ulicach. Jak finał? Co udało się osiągnąć? Przede wszystkim przemianę w głowie, dotyczącą nowej wiedzy, zmiany nawyków żywieniowych, zmiany w postrzeganiu siebie, bo metamorfoza to przede wszystkim lekcja miłości do siebie samej. Bardzo często takie projekty kwestionują człowieka, jakby mówią, teraz jesteś nie w porządku, musisz być lepszy, musisz być inny i wtedy możesz siebie pokochać. A my zrezygnowaliśmy z takiego warunkowania i presji, więc dziewczyny na tyle, ile mogły, tyle schudły, tyle straciły na obwodach, poprawiła się im cera, samopoczucie, mają więcej energii, mają więcej wiary przede wszystkim w to, że mogą to uczynić w każdej chwili swojego życia, a to, co się nauczyły, możliwość korzystania z siłowni, lekcje z trenerami, zabiegi w małym spa, czy możliwość realizowania jadłospisu, który nie jest restrykcyjną dietą, która niszczy człowieka, ale po prostu normalną regulacją żywienia, pokazały, że ta zmiana jest możliwa i metamorfoza, to brzmi tak dumnie, może być po prostu codzienną zmianą i codziennym rozwojem. Czego życzyć finalistkom? Przede wszystkim podtrzymania tego, co wypracowały. Na miarę oczywiście możliwości i też realności, której są nieodrębną częścią.
wierzę w nie całym sercem i myślę sobie, że one też tej wiary w siebie zyskały bardzo wiele w trakcie projektu i nie wątpię, że wiele tematów, które poruszyły i które rozwinęły w trakcie trwania Metamorfos, będą podtrzymywane przez nie, będą one mogły dojrzewać i rosnąć w tych wartościach, które sobie wypracowały i które zgarnęły dla siebie.